that's ISO. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. A więc drugi półfinał turnieju mikołajkowego Formuła B1 3-5 Pro. Radosław Babica kontra Mateusz Niegocki. I skomentują go Arkadiusz Brzękowski i Dawid Gierczyk. I najpierw tradycyjnie sprawdzimy łączność z oboma zawodnikami. Przenosimy się pierwotnie do Radka. Radku, czy nas słyszysz? Tak jest, wszystko? Super. Super. Mateuszu, czy nas słyszysz? Czy nas widzisz? Tak, super. Jest okej, super. Więc rzuciliśmy przed spotkaniem monetą. Padło na to, że rozpoczynać będzie Radek. Tak jest. Zapraszamy Radka do stołu i rozpocznijmy to emocjonujące spotkanie. Miejmy nadzieję, że emocjonujące. Turniej wchodzi już w końcową fazę, mimo że dopiero się tak naprawdę zaczął, ale taka jest natura zawodów, w których bierze udział tylko 8 osób. Zwycięzca awansuje do finału, a więc stawka jest wysoka. Przypominam, pula nagrod jest 3,5 tysiąca złotych. Tak, też to, co Wojtek wspominał, zawodnicy już są na podium, to już jest na pewno plus. Tak, i widzimy rozbicie, prawidłowe, czerwona w buzie. I to nawet dwie, i a nawet nie, dwie. Jednak nie. Jednak jedenastka zatrzepotała na rantach lewej narożnej kieszeni, ale ostatecznie nie znalazła się w buzie. Trójka wpadła, Dawidzie? Trójka wpadła, zaznaczone. Tak jest. Rozbicie prawidłowe i czekamy. Prawdopodobnie zawodnik weźmie białą do ręki. Biała z ręki, minus 5 punktów. To się też dzieje. Jeśli chodzi o problemowe sytuacje, to na pewno 11 i 12. Poza tym 10 stoi w nieprzyjemnym miejscu do wychodzenia z niej po 9. Także będzie dużo pracy. Zawodnicy znajdują się w dwóch różnych miejscach. Radek w siedzibie głównej Quay, natomiast Mateusz w siedzibie w klubie bilardowym Blizzon. Tak jest. Snooker Blizzon. Teraz Mateusz może obserwować poczynania Radka i szykować się do swojego podejścia. Zobaczymy, jaki próg ustali Radosław Babica do pobicia w pierwszym frame. No wiemy już, że ma szansę na 130 punktów. Tak. Jednak jeszcze długa droga do zdobycia tylu takiego wyniku. Tak, tutaj już pierwszy ważny moment będzie wychodzenie z czwórki na piątkę. Widzimy, że piątka tak naprawdę przychodzi tylko do prawej narożnej kieszeni. Patrzmy, czy biała nie poleci za daleko za ósemkę, no i nie. I pytanie teraz, czy ma tutaj czyste wyjście na tą piątkę. Czy to było fortunne zbicie? Wydaje się, że piątka przechodzi i no jednak zaraz się o tym przekonamy oczywiście. Radosław Babica to chyba najbardziej zaprawiony w bojach zawodnik Formuły B1 3-5 Pro. Jeśli się nie mylę, to jego już czwarty mecz, więc na razie najwięcej ze wszystkich rozegrał. Tak, jednak tutaj Mateusz też rozegrał parę spotkań w Formule B1 3-5, ale więc myślę, że doświadczenie w formule jest w miarę podobne. Tak, tutaj wyjście na szóstkę. Do środkowej łusy pewnie będzie celowo, jak myślisz? Tak, tak. Zrobił co się dało. Nie jest idealnie, ale z tej opresji na pewno da się wyjść. Świetny strzał. Szóstka w łusie. Też pamiętamy pierwsze spotkanie Radka przeciwko Mieszkowi Fortuńskiemu, tam no był pod taśmą Radek, ale ostatecznie uciekł spod topora i wygrał. Wiemy, że Mieszko prowadził przez większość część tego meczu, jednak w decydującej partii. Był to dosyć emocjonujący pojedynek, tak pamiętamy, więc nie był jednoznaczny.
teraz być może planem Radka będzie wychodzenie na dziewiątkę w taki sposób, aby kąt na białej umożliwiał rozbicie jedenastki, dwunastki. Chyba. Ósemka w buzie. Nie najlepsze wyjście na dziesiątkę. Słyszeliśmy westchnienie Radka. No jest do ścięcia, aczkolwiek. Arku, co myślisz o tej sytuacji? W tym momencie wyjście na dziesiątkę też z takim kątem, że być może będzie możliwość rozbicia jedenastki i dwunastki. Świetnie sobie poradził, jednak czy? No jednak, poczekajmy tutaj. Rozbił, ale dużo nie brakowało, aby jedenastka, zdaje się, przechodziła do prawej narożnej łzy. Chociaż w tym momencie mam pewne wątpliwości co do tego, czy jest to możliwe do zagrania. No, zobaczymy, może taktyczny... Może taktyczny faul. Tak, nie tyle faul, co po prostu zagranie pomyłka. Takie, aby się pomylić i... No i jechać dalej, stracić te 5 punktów. Przypominamy, że też nie trzeba dotknąć bandy. Nic nie musi dotknąć bandy. Także no, można delikatnie sobie podtoczyć. Zobaczymy, co wymyśli Radek. Czyli pewnie zawodnik zdecyduje się na... Ale aj, co za kombinacja, proszę państwa. Ale to obmyślił, no na pewno, jeżeli tylko to zauważył, to... Dwunastka od razu wpadła. Radek już chciał to grać. No tutaj kluczem było to dostrzec, nie tyle co już wykonać, ale też wykonanie oczywiście świetne. Mamy szansę na 130 punktów w przypadku skończenia całego układu, a też on nie wydawał się taki prosty początkowo. 130 punktów, no nie ma tutaj już takich trudnych build. Tak. Tutaj jeszcze poczekajmy, bo przecież tutaj trzeba być dokładnym, widzimy właśnie. Troszkę za lekko Radek zagrał i... No i mimo to będzie miał jeszcze jeden ruch dodatkowy, ale teraz... No naraża się na stratę co najmniej 5 punktów, no chyba że... No tak, ciekawe czy zdecyduje się na jaki ruch tutaj, czy będzie grało... bandę, czy może... Zdecyduje się na jumpa, bo widzimy, że tutaj nie ma prostej jakby linii strzału na trzynastkę. No zobaczmy. I odważnie. Pytanie, czy będzie bronił. Czy się dokula? Raczej. Modli się, aby to było potem do ścięcia. No niestety nie. I teraz prawdopodobnie znowu biała do ręki, czyli więc kolejny pomyłka. -5. Ale poczekajmy. Oczywiście na oficjalne potwierdzenie. Chyba, że zagrawa bank, ale wątpię. No nie, tutaj biała do ręki, oczywiście zaznaczamy na panelu. Po prawej stronie znajduje się zapis podejścia każdego zawodnika. Można to obserwować w przyszłości, planujemy, aby każdy zaznaczony punkt się od razu zaliczał, żeby to jeszcze ciekawsze było, ale na ten moment jest to, co jest. Pracujemy, prawda? Tak, dokładnie. No, wiele praca wrze, że tak powiem. Nawet tutaj już na turnieju można zaobserwować zmiany, które poczynaliśmy. No, platforma rozwija się z dnia na dzień. I będzie wkrótce dostępna dla państwa, a dokładnie po turnieju planujemy ją państwu już udostępnić, wersję pro. Tak, wiele trudności za nami. I 15 w buzie, gratulacje Radku, bardzo dobre podejście, obliczamy. Tak, brawo dla Radka, no wiele trudności za nami, z czego jeszcze więcej przed nami. Chciałem cię dopytać, Arku, czy tutaj zaszła tylko jedna pomyłka podczas gry, bo po prostu w ruchu zerowym wziął sobie do ręki od razu, tak, bez tak.
Tu zaliczamy 120 punktów. Gratulacje. Przechodzimy do Mateusza. I zapraszamy Mateusza do rozbicia. Więc poprzeczka zawieszona umiarkowanie wysoko. Na pewno skuteczne rozbicie, jak z pozycją do jedynki, i chyba jest nieźle. Będzie szansa kombinacji 1-7. Czy na to zdecyduje się Mati? Widziałeś, co wpadło przy rozbiciu? Szczerze mówiąc, tutaj skupiłem się na innych aspektach, ale nie ma dwójki na stole. To tak naprawdę tyle. Dobre rozbicie. Jest premiowany 15 punktami i zobaczmy teraz, świetnie skontrolowana jedynka by pozostała na skraju lewej górnej narożnej łuzy. Tutaj czysto teoretycznie układ jest pootwierany, ale właśnie czy z trójki na czwórkę, z czwórki na piątkę trzeba jednak białą pokonać sporą część stołu, to wymaga niekiedy dokładności, aby też nie zastawić się tak, jak miało to miejsce u Radka w poprzedniej partii. Tutaj jednak zdecydował się na przesunięcie. Bezpieczna opcja, dobra opcja. Teraz Dawidzie, połowiczny chiński snooker, prawda? No tak, połowiczny, choć nie jest to taki, widać, nie jest problemem dla Mateusza. Ma dość miejsca, żeby się tutaj ustawić. Mamy piątka w łóżę. Trzeba też docenić zawodnika. No i bardzo znakomite wyjście na ósemkę. Tak, bardzo dobra cofka. Był to ważny strzał. Teraz pozostała czarna i połówki, które wyglądają jak najbardziej do ściągnięcia. No zastanawiam się tylko, co z tą czternastką. Czy ona przechodzi do prawej kieszeni, prawej łuzy? To zdaje się być kluczem do rozwiązania tego układu. Ale wygląda na to, że zawodnicy z każdą grą coraz lepiej radzą sobie z kończeniem 15-bilowych układów. I tak. No muszę przestawić myślenie po pierwsze. Tak. Jest to nowa gra. Znaczy, no nie tyle co przestawić, co jeszcze bardziej się skupić, bo jest więcej gier. Ale też ciekawa taka sprawa, bo no co, ja absolutnie szczerze myślę, że jeżeli zawodnicy będą często grać na 15 bilach, to potem po prostu łatwiej będzie im na 9-10 i to może podnieść ich poziom gry. Tak, tutaj tak mi się wydaje. Też bardzo dobre zagranie. Intensywna dolna prawa rotacja. I prawie fał. Ależ niefortunnie stanęła biała, bo zastawiła się za kantem. Widać, że Mateusz niepocieszony i w tym momencie priorytetem będzie uniknąć faulu. No cóż za sytuacja, chyba pierwsza taka w turnieju. Tak, myślę, że wystarczy dmuchnąć i już ta biała by się znalazła w środkowej łuzie. No nie tyle co w środkowej, co nie, boczny. Nie byłaby za kantem, no, tak. O to chodzi. No ale teraz kluczem nie popełnić faulu, wtedy cały czas szanse na zwycięstwo będą miały miejsce. Popatrzmy, no tutaj jest. Bardzo dobre. Jak wyjście z opresji. Tak, i teraz pytanie. I pomyłka. I teraz czy zawodnik będzie grał w skia lub z ręki? Na ten moment mamy tylko, zawodnik nie brał białej do ręki, a więc ma tylko minus 5, czyli nadal 130, a przy wzięciu białej do ręki 125, czyli nadal jest układ na wygraną. Pytanie, jak sobie poradzić z tymi sklejonymi bilami 13 i 14? No, wydaje się, że jednak przychodzą, ale jeszcze poczekajmy.
O, przepraszam, 14 i 15 się skleiła. I... Aj. Wydaje mi się, że jest tu nie lada orzech do zgryzienia dla Mateusza. No to bez wątpienia. Tutaj troszkę za lekko zagrana została biała. No, nie wiem też, czy ta banda odbiła tak, jak miała. Jakie ma opcje Mateusz do zagrania arku? No, może tutaj właśnie gdzieś wycelować po kilku bandach, może jakoś bezpośrednią bandę, no raczej taki strzał. A czy wchodzi tutaj jakby ścięcie w grę? Ala hit and hope bardziej. Ścięcie do prawej dolnej łzy jest możliwe? W filmach na pewno. Science fiction. Ale być może po. Po 15 i dało się to wbić i... No niestety faul. I wpada biała, no niestety. Tutaj Mateusz był bliski zwycięstwa, ale ostatecznie to Radek triumfuje w tej partii. Podliczmy punkty. Zawodnik brał ski, nie było skija, tak? Dodatkowo. Brał z ręki. Z ręki. Brał z ręki i w pierwszym ruchu dodatkowym. Brał z ręki. Tak. Czyli tutaj powtarzamy, zapamiętaj układ. Tak, dobra. I wszystko do 13 i potem wziął Bile z ręki w ruchu dodatkowym, w pierwszym nie brał i faul. Pomyłka? No była jedna, no. Właściwie to dwie, no bo prawidłowe dwie pomyłki, prawda? No bo za drugim razem też była pomyłka. No i teraz zaznaczamy. No prawidłowe rozbicie było, prawda? Oblicz, tak. Obliczamy. No widzimy jak... 76 punktów. Prawie wszystkie bile wbite, ale 76. No i teraz w drugim frame rozpocznie Mateusz Śniegocki, a więc to on będzie rozdawał karty. W drugiej odsłonie tego pojedynku dwóch doświadczonych zawodników, którzy, że tak powiem, wyznaczali szlaki w polskim bilardzie, to oni odnosili pierwsze międzynarodowe sukcesy. No i teraz... Oj, rozbicie z falem, ale dużo bil wpadło. No pechowo, bo tutaj wpada biała, to jest minus 15. Doliczamy punkt białe, bile wbite. Ósemka i? Ale no też na linii pola bazy myślę, że będzie to dobra pozycja, więc cały czas 105 punktów do zrobienia dla Mateusza. Biała wpada. Ósemka wpadła oraz pila z numerem. Zaraz sprawdzimy. Tutaj dobrze mamy widoczne bile. Wpadła ósemka, 9, 10, 11. Też nie ma jedenastki. I teraz zawodnik musi grać z linii pola bazy, ale zdecyduje się na wzięcie białej do ręki. No nie, tutaj myślę, że z linii pola bazy będzie grał. Bo jeśli będzie grał z linii pola bazy, no jedyne co miał to te minus 15. Jeśli wziąłby się na dodatkowo białą bilę z ręki, no to by miał minus 5 punktów. Tak, myślę, że tutaj... Zgra z kija. Jedynka w łzie. Oczywiście ten gracz nadal jest w ruchu zerowym. Tak jest, zobaczmy. Ponieważ rozbicie jest innym elementem niż ruch zerowy. Ruch zerowy następuje zawsze po rozbiciu. Tak jest. I teraz cały czas jedna pomyłka dostępna dla Mateusza. Wtedy po niej dopiero wszystko zakończymy. Nawet ciekawie, bo wychodzą właśnie takie niuanse formuły B1 czy 5, które znajdują zastosowanie. Można tak powiedzieć. Oczywiście liczymy na podobne emocje w tym meczu, co w poprzednim półfinale. No działa się, że tak powiem, działa. O i dużo się działo. Teraz tutaj trzeba docenić to zagranie, świetne masę. Ostatecznie zbicie z 13 sprawiło, że pozycja do piątki jest przyzwoita. Zawodnik wciąż atakuje 120 punktów. 105 oczywiście, no bo wpadła biała przy rozbiciu. No tak. Matematyka. Królowa nauk jest. Trzeba się podszkolić. Tak, oczywiście. Jeżeli tutaj oglądają nas korepetytorzy matematyki, no to chętnie na takie kursy byśmy się zapisali, więc
zapraszamy do kontaktu, bo czasem naprawdę nam się myli. No zdarza się najlepsze. Teraz pytanie, co z tym kątem? Jest bardzo wyrzucająca, widzimy gdzie stoi siódemka, sklejona z dziewiątką. Czy może rozbicie? Czy jednak ten kąt jest zbyt ostry, mówiąc kolokwialnie? Ciężko będzie miał tym. Świetne zagranie na bandę, jeżeli siódemka przychodzi do lewej narożnej kieszeni. To byłoby to naprawdę ważne zagranie. Być może znowu banda. Zobaczymy. Tutaj zawodnik długo się zastanawia, przypominamy, że nie ma shot clocka u nas, można trochę pomyśleć właśnie przy takich trudnych sytuacjach, kluczowych. I nie trzeba nominować, świetne zagranie na bandę, fantastycznie. To zrobił Mateusz. Pytanie, co z dziewiątką? Czy przychodzi do środka? Na pewno jest do środka, ale to bardzo ostry kąt. Trzeba przyznać, że ta siódemka napsuła trochę nerwów Mateuszowi. Ale dzięki niej mogliśmy obejrzeć dwie bardzo ładne bandy. Bardzo ładna akcja. I... Chirurgiczna precyzja Mateusza Śniegockiego dała skuteczne zagranie na popularnej żółtej zebrze z dziewiątym numerem, a teraz pozostały już tylko połówki i cały czas szansa na dość wysoki wynik, jeśli patrzeć na to, że wpadła biała przy rozbiciu 105 punktów, czyli tyle, ile się da wycisnąć z tego układu. Czym bliżej finału, te rozbicia stają się bardziej niepewne, jak można zauważyć w poprzednich meczach. Tak, w ćwierćfinałach ani razu biała nie wpadła. A tutaj raz Konrad, raz Wojtek i teraz tak, raz Mati. Dokładnie. Białą do łzy z rozbicia zapakowali. Myślę, że ta 14 i 15. To już tylko, formalność. Gracz skończył wszystko, jeśli trafi 15 w zerowym ruchu. I mamy. Gratulacje Mateuszu. Bardzo ładnie skończony układ. Dobry 105 punktów. 105 punktów, a więc próg dla Radka. Wysoki. Przechodzimy do Radka. Radek już widzimy się szykuje. Na pewno teraz ważne rozbicie, no bo od tego zależy, z jakiego pułapu startować będzie Radosław Babica. Warto przypomnieć, że gramy do trzech wygranych frame'ów. Tego chyba nie wspomnieliśmy. Oczywiście, no to trzeba tak dla formalności przypomnieć, no. Podstawa do trzech wygranych frame'ów gramy. Zwycięzca w wielkim finale. Rozbicie prawidłowe. Czarna w łuzie. Tak jest. To jest na pewno duży handicap na samym starcie. Plus 15, nie minus 15, a więc... Wyjście na jedynkę, no do zrobienia. Kluczem będzie skończenie układu. Ale co z tą dwójką później? Ta dwójka też, jeśli by tutaj przeciągnął na drugi koniec stołu tą białą, no to
Tutaj prawdopodobnie Radosław Babica zdecyduje się na białą do ręki. Mimo że jedynka przychodzi, no to jest to bardzo niewygodna pozycja. Na pewno bardzo ważny układ, chociaż tego nie musimy zawodnikowi przypominać. I udało się Radkowi wyjść na dwójkę. Nie wziął białej do ręki. Czyli fantastyczny strzał. Radku, nie wziąłeś do ręki, prawda? Wziąłeś do ręki, no. Zagapiliśmy się, no. Ale tutaj, dzięki temu, że mamy taką możliwość, wolimy się upewnić. W tym momencie wyjście na czwórkę. Widzimy, gdzie stoi piątka, więc jedną opcją jest delikatne podtoczenie białej w górę stołu po wbiciu czwórki, albo intensywna dolna rotacja, aby przejść białą, aby właściwie wrócić białą mniej więcej w okolicy tego miejsca, gdzie w tym momencie ta bila stoi. Chociaż no, też kąt jest taki, że po wbijaniu czwórki biała jest spychana na lewą bandę. No. Ajajaj, już tu kliknąłem na panel, że czwórka jest w buzie, a tu niestety pomyłka. Bardzo ambitny strzał, ale muszę też przyznać tobie, Dawidzie, że kiedy grałem z Wojtkiem w ćwierćfinale, no to właśnie dwie pomyłki moje były do tej łzy lewej narożnej, nie wiem czy pamiętasz. To może ona jest tutaj jakaś zaczarowana. Tak jest. Pamiętasz tą piątkę pechową w drugiej partii, gdzie tutaj się zastawiłem? No tak, pewnie śni ci się po nocach na piątkę. Właśnie dlatego mówię o tym, bo dzisiejszą noc miałem bezsenną przez to, że kiedy piątka nie wpadała, to budziłem się zlany potem. No ale co zrobi teraz Radek? No nie ma prostej sytuacji. Może wziąć białą do ręki. To wyjście na piątkę może być dosyć ciężkie. Na co zdecyduje się słynny zawodnik Radosław Babica? Wiemy, że już potrafi wyjść z opresji. Tak jest. No tutaj jak zwykle karty rozdaje czas i za niedługo przekonamy się, jaka będzie decyzja. I biała do ręki. A więc jednak przeanalizował Radek, że Mateusz zrobił 105 punktów, a więc wzięcie białej do ręki i skończenie wtedy całego układu da kolejny 120, punkt. Warto teraz powiedzieć, że Radosław Babica ma szansę na 120 punktów. I jeśli by mu się udało to skończyć, ma szansę na wygranie tego frame'a. Tak jest. Na pewno duże emocje, zarazem u zawodnika grającego, jak i tego, który w tym momencie patrzy na przeciwnika i czeka na swoje podejście. Czuka w guzie i... A i czy tutaj nie przeciągnął z tego strzału Radek, pozostawia sobie... No też słyszeliśmy tutaj
nosem opinię na temat tego wyjścia, ale no nie jest najlepiej teraz. Jednak wczoraj widzieliśmy wychodzenie z opresji nie przy takich sytuacjach. Właściwie podczas poprzedniego półfinału. Więc wszystko jest możliwe jeszcze. I... Picie poprzez kombinację. Strzał świetny. Dobre wyjście z opresji. Na razie jednak widzimy, gdzie piątka zatrzymała się. 14. Tak jest. Bita poprzez kombinację z piątką. I teraz biała wpada w 13, a szóstka znajduje się na samej górze stołu. Jak kolejny problem rozwiąże Radosław Babica? Ajajaj, no tutaj biała przeciskała się niczym niecierpliwy klient w kolejce do sklepu, ale ostatecznie nie ma bezpośredniego dostępu do szóstki. Możliwa opcja. Zagranie od bandy. No i nadzieja, która umiera ostatnia. No i... No i niestety nie ma. Tym razem nie udało się zrobić zbyt wysokiego breaka, ale... Druga pomyłka. Cały czas duże emocje w meczu. Mamy 1-1. Obliczamy. Wszystko jest na panelu zaznaczone poprawnie. Tak jest. 32 punkty. Tak. I teraz to Radek. Tak, zapraszam do rozbicia. A więc frame'a numer 3 rozpocznie Radosław Babica. No 1-1. Widziałem już ten wynik w poprzednich grach. Tak jest. Na razie obaj zawodnicy dobrze czują się rozpoczynając. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Kolejny ważny strzał, rozbicie. Było prawie rozbicie prawidłowe. Ale no prawie robi wielką różnicę. Dawidzie, teraz w rozbicie puste. Niefortunnie posklejały się bile na samym, przy samym szablonie, który posłużył do ustawiania bil. I w tym momencie Radek może zrobić maksymalnie 120 punktów. Nie ma żadnych dodatkowych za prawidłowe rozbicie. Gra z kija. Tak jest, nie wziął białej do ręki. Jedynka w łóżu. Ale zdarzają się błędy w tym spotkaniu. Widać, że dużo zależy od tego, jak rozejdą się bile. Czy nie będzie posklejanych. Ta ósemka z dwójką była tak. Kluczowych bil. Jeśli teraz trójka nie przychodzi, to naprawdę można mówić o sporym pechu. Musi jednak Radosław Babica powrócić do tego dobrego stanu koncentracji, w którym był w pierwszym frame. Wtedy wszystko jeszcze jest tutaj do rozwiązania. Wiemy, że potrafi, pokazał to w poprzednich meczach, kiedy no, robił bardzo wysokie breaki, rzadko nie kończąc układu. Ale teraz... Zawodnik szykuje się do jumpa.
Tak, jedno z najefektowniejszych zagrań w bilardzie, jeżeli to wyjdzie. Jeśli to trafi. Wstrzymujemy. Tutaj widać było, że mój tutaj współprowadzący relację naprawdę podekscytował się tym strzałem, jednak niefortunnie. Niefortunnie. Trójka nie wpadła, a jeszcze. I jeszcze się zostawił. Ale tutaj biała do ręki i ruch dodatkowy teraz będzie rozpoczęty. Słyszałem bez tchnienia. Radka. No, nie ma najlepszej sytuacji na stole. Mateusz pewnie jest uśmiechnięty od ucha do ucha. No na pewno musi. Myślę, że zawodnicy tutaj tej klasy raczej koncentrują się na swoich układach, aniżeli na przeciwniku i to jest klucz do ich zwycięstw. Ale teraz popatrzmy. Bo mimo wszystko ja tutaj widzę pewną nadzieję. Widzimy, że siódemka co prawda jest posklejana, ale może kombi 7-12, chociaż wcześniej trzeba jeszcze oczywiście coś zrobić z szóstką. Ale jeśli to uda się przezwyciężyć, no to już nic zawodnika chyba nie zatrzyma. Tu wydaje się, że będzie to kombinacja połączona z zagraniem o bandę. No jeśli to padnie, to naprawdę jestem bardzo zdumiony. Patrzmy i jednak Niestety. No mamy niestety błąd. Radek tutaj co prawda rozkłada ręce, ale myślę, że jeszcze broni nie złoży, bo będzie miał na pewno jeszcze szansę w kolejnej partii. A tak, teraz podliczamy punkty. I za chwilę 5 punktów. Mateusz Niegocki. Tak, jest możliwe. I teraz Mateusz Niegocki przygotuje się do swojego rozbicia. Na pewno jest wygłodniały, bo czekał przez dwa podejścia Radka. Przechodzimy do Konrada. Mateusza. To się wytnie. I co za rozbicie. Świetne rozbicie, a więc tym razem fortuna sprzyja Mateuszowi, chociaż... I jeszcze trzecia bila, proszę Państwa. No. Tak. Co wpadło, Arku? Bierze białą do ręki Mateusz, prawdopodobnie będzie to tylko minus 5. No i pytanie, czy dwójka przychodzi do środkowej kieszeni? Widzimy, że znajduje się sklejona z dziesiątką. Wpadły bile, zaraz sprawdzimy. Nie ma na stole dziewiątki. Jedenastki i czternastki. Znakomite rozbicie. Teraz, no, jeśli zawodnik nie popełni żadnego błędu, już można powiedzieć, że jest zwycięzcą tego frame'a. No teraz musi... Nawet jeśli będziemy jeszcze jedną pomyłkę. No nie, musi wbijać punkty, bo pamiętajmy, że też za pomyłki są ujemne punkty, więc trzeba jeszcze tutaj swoje powbijać, chociaż no sporo punktów. Nabił Mateusz z rozbicia. Teraz, no, faktycznie, on tutaj już 45 punktów. No tak, a no rzadko się zdarza, żeby ktoś aż tyle z rozbicia nawbijał, prawda? No, myślę, że było już to w naszym turnieju, ale nie chcę Państwa skłamać. Ale też no wpadły bile o bardzo wysokich nominałach. No tak. Dziewiątka, dwunastka, znaczy się jedenastka i czternastka. No to naprawdę pokaźna zaliczka. No i tak jak wspomnieliśmy we wcześniejszych meczach, że trochę tutaj tendencja się odwróciła, jeśli chodzi o wskaźnik wygranych, ten, kto rozpoczyna frame'a danego, bo tutaj widzimy, że to nie jest jednoznaczne. To naprawdę różnie się układa. Ale myśleliśmy z początku, że to jest duża zależność, prawda? Znaczy to i tak jest ważne, musi tak być. Tak mi się wydaje, że na zmianę, bo inaczej to byłoby, no... Byłby to dyskomfort gry i trochę to niesprawiedliwie by to wyglądało. No ale możemy się tu poczuć jak podczas serii rzutów karnych w piłce nożnej. Chociaż nie.
Bo jeżeli byłyby to rzuty karne w piłce nożnej, to byłoby tak, jak nie powinno być. Tu się zagmatwałem oczywiście. Nikt nie słyszał, co mówiłem. Skupmy się na Mateuszu. No ma tego frame'a w garści Mateusz. Tak, tutaj niezależnie od tego, co się wydarzy na stole. No jednak warto walczyć o wysoko punktowane podejście. Ono jest zaliczane do przyszłego rankingu, który będzie dawał miejsce w najbardziej prestiżowych zawodach. Tak, ale co najważniejsze w tym turnieju, też tutaj jeśli nastąpi remis, będzie frame 3-3. Raczej frame, w którym ostatni frame, w którym będzie 3-3. Tak, no to będzie liczone wszystkie punkty spotkania i ten, kto ma więcej punktów w spotkaniu, wygrywa. No ale jeśli by było tyle samo punktów, no to odegramy dodatkowego frame'a. Tak, tutaj też patrzmy i chyba 12 przechodzi, nie, jedna. Ale tutaj zawodnik odnotował pomyłkę. A tutaj... Znaczy... Błąd, tak, faul. Znaczy, no bo... w sumie nie, ale musiałeś zagrać, ale dobra, no to i tak wygrałeś. Ale czekaj, musimy to rozgonić teraz, co się stało, że... było... do faulu, nie? W sensie... i powinien zagrać z pola bazy, nie? No bo wbił, nie? No tak, teoretycznie. No, a więc teraz Mateusz wygrywa frame'a. To poczekajcie, teraz my to tam... No ogólnie, Mati, jak takie coś... No, stare się zajrzeć, a potem... Ale i tak wygrałeś, więc... Ale czekaj, musimy to notować dobre punkty. No tak, no czyli tutaj jakby... Foul? Tak, w tym momencie. No i z drugiej strony wziął jeszcze z ręki, tak? No tak, wziął z ręki. No i... Nie, wtedy nie, bo jest foul. No nie, no to jest okej teraz. Teraz jest okay. Ja nam pomyłkę zrobię. No tak, no bo jak faul, to nie zaznaczamy pomyłki, nie? No tak, czyli jedna faul, jedna pomyłka. Dobra, no i oblicz. Bo tu generalnie, no, dobra. No, to się kawałek ten wytnie się z tym zliczy. No dobra, przechodzimy dalej do spotkania. 105 punktów dla Mateusza. Tak jest, a więc mamy 2-1, Mateusz prowadzi i teraz to on rozpocznie frame'a numer 4. Czy ostatniego, to przekonamy się już za moment. Na pewno coraz większe emocje. I rozbicie prawidłowe. No oczywiście, no wpadła Bila. Wpadła Bila z numerem. Nie ma dwójki na stole. Też prawdopodobnie biała do ręki. Chociaż jeszcze się przekonamy. Ale też fajnie. Mamy turniej. Już kilka takich niuansów wyłapaliśmy, które czasem warto też nadmienić, że w przypadku, kiedy podczas ruchu dodatkowego popełnia się faul i mamy te minus 15, no to nie zaznaczamy jeszcze tej drugiej pomyłki na panelu. Tak, ale jeśli popełnia zawodnik faul, no to powinien kontynuować, znaczy, no kończy grę, tak, no, tak naprawdę, ale... No nie, no bo jest ruch zerowy, podczas faul, podczas ruchu zerowego. No to wtedy zawodnik powinien kontynuować z linii pola bazy, ale może wziąć białą do ręki i wtedy miał minus 20. Tak, ale chodzi o to, że po prostu nie zaznaczamy jakby drugiej pomyłki, kiedy zaznaczamy już te minus 15, czyli to jest wystarczająca kara, czyli nie ma minus 20 za jeszcze kolejną pomyłkę. Tak? No trochę to zagmatwane, ale może jeszcze to uściślimy w tym momencie jednak. Skupmy się na Mateuszu. No, jest to dosyć nowa gra i no oczywiście nowa platforma, no uczymy się i z czasem też tutaj nabierzemy pełnego profesjonalizmu, by nie zdarzały się takie sytuacje. Tak, no wiadomo. Próbujemy, dużo przeciwności za nami, jeszcze więcej przed nami. No teraz bardzo niecodzienny układ. Wiele blisk znalazło się góry stołu i chociażby różowa czwórka nie przechodzi bezpośrednio do najbliższej łzy, zasłaniał jedenastkę i teraz
nad tym problemem rozwodzi się grający zawodnik. Gracz drużyny Kromostal Katowice, jeden z dwóch reprezentantów tego zespołu w tych zawodach. No, nie najlepsza sytuacja. Tak, tutaj być może Mateusz miał... Chiński snooker. Tak jest, być może Mateusz miał w planie, aby najpierw uderzyć w czwórkę białą i biała lecącą miałaby wbić jedenastkę. Być może taki był plan, ale chyba teraz to jest niemożliwe. No, jak to czasem bywa, no plany są różne. Efekt może być też zupełnie inny. Tak, życie weryfikuje. No, ale zobaczmy, jak sobie poradzi. Z tym losem. No i bezpośrednia kombinacja, świetne zagranie. Bicie tylko jedenastki. Popatrzmy teraz, czy to idzie, czy nie idzie. No chyba nie. Chyba nie. Oczywiście teraz. Widząc po reakcji Mateusza, no. Teraz zawodnik musi spróbować zaliczyć bilę. Albo nawet wbić, bo to jest dobicie od bandy, jeśli dobrze widzę. Pytanie, co się z zawodnikami, czy to są już nerwy, czy tak blisko finałów, bo przecież w poprzednim meczach mogliśmy zauważyć, że kończyli te układy, to, prawda? To tutaj nie było kwestią tego nerwów, bo świetne wbicie, no ale biała dosłownie milimetr dalej w lewo zatrzymałaby się i byłoby wszystko w porządku. A więc to są takie, no tutaj niuanse gdzieś. No ale te niuanse wychodzą jednak przy takiej randze meczu, nie? No tak. Tu już jesteśmy blisko finału. Na spokojnie, pewnie ci zawodnicy spokojnie odczyszczą stół i to już mieliśmy okazję to nieraz widzieć. Chodź, tutaj Mateusz dwa razy wyczyścił stół. Tak, no duża jest przyjemność z gry, kiedy... Znaczy, a Radek raz. Kiedy oglądamy zawodników grających na takim poziomie, oczywiście jeśli chodzi o przyszłość platformy, no to każdy będzie mógł zagrać. Nie tylko będą turnieje, również plan jest taki, aby ludzie z całego świata umawiali się na mecze o każdej porze dnia i nocy. Z różnych kontynentów. No tak, ale też chcemy udostępnić, żeby po prostu ludzie też mogli robić swoje turnieje. Tak, można być, w przyszłości też będzie można robić własne turnieje, jakby koordynować. No. Walczyć o jak najwyższy ranking. A teraz walczy Mateusz z takim układem, jaki ma. Tak, na pewno stara się wycisnąć maksa z tego, co jest. No, czy wyjdzie ten. I zobaczmy, no braku. Mamy pomyłkę, no i teraz nie wiem, czy dość niefortunnie czwórka nie stanęła, że... Ale zawodnik może wziąć białą do ręki. Tak, tak, ale czwórka nie wiem, czy w ogóle przychodzi do którejkolwiek łzy. Coś podobnego jak wczoraj, jak w półfinale numer jeden miał Wojtek Szewczyk w decydującej partii z trójką, prawda? Jak dobrze pamiętam, to właśnie tak było, pamiętam. Też nie lada emocje. No i widzimy kolejny mecz, kolejne wielkie emocje. Tak, wtedy udało się uciec pod topora zawodnikowi. Zobaczymy, jak będzie teraz. Ale widzimy, że naprawdę bardzo różnie układają się mecze, bo wczoraj Konrad i Wojtek chyba wszystkie układy skończyli, a dzisiaj tutaj mamy pomyłki, ale też trzeba zaznaczyć. Widzimy, zawodnik bierze bilę tak. Z ręki. Trzeba zaznaczyć, że Konrad i Wojtek zdaje się grali na stołach, na których na co dzień trenują, a tutaj Mateusz i Radek na tych stołach, na których dzisiaj grają, no to nie mają zbyt często przyjemności grać. Raczej trenują na innych stołach i to też może tutaj być powodem tych minimalnych, dosłownie minimalnych niedokładności. No powodów może być tysiące, jednak wszystko weryfikuje gra. I? Koncertowo uniknął konsekwencji tego niefortunnego zbicia czwórki z szóstką, ale cały czas dużo pracy. Pozycja do piątki również nienaganna.
momencie, jak dobrze widzę, 120 punktów na horyzoncie. W przypadku remisu we frame'ach zawodnicy otrzymają po jednym punkcie. Co jeśli na przykład Mateuszowi uda się zdobyć 120 punktów, natomiast Radkowi nie wyjdzie rozbicie, to już można powiedzieć, że Mateusz będzie zwycięzcą. Tak, teraz też ważny moment. Czy biała za bardzo nie ucieka w dół stołu? Bo ósemka stoi blisko prawej pandy, z naszej perspektywy patrząc. Tak, mamy ósemkę, dość ostre ścięcie, ale najważniejsze będzie zagrywanie dziesiątki. Widzimy, że jest szansa na kombinację z dwunastką. Choć tutaj naprawdę trzeba się wykazać przy tym strzale precyzją. Bardzo ładny strzał. Wręcz środkiem łzy wpadła czarna bila. No i też to, co różni naszą grę od popularnej ósemki, że bila czarna nie wpada na koniec, tylko gdzieś tam w środku rozgrywki. Trzeba uważać, że później jak ktoś przejdzie na inną formę bilarda, żeby nie wbijał czarnej do łzy. Przed czasem. Co zdarzyło mi się parę razy, powiem szczerze. Tak? Tak. No to... Ale to wynikało właśnie z nawyku gry Formuły B1-5. Tak, no pochłonięty tutaj jesteś tymi zasadami, wręcz to one cię przejęły. No. Może formuła to będzie taka nowa religia. No nie wybiegam aż tak w taką stronę, Arku. Chyba wydaje mi się, że Mateusz odzyskał kontrolę nad układem. Tak, tutaj kombinacja, która może okazać się kluczowym zagraniem dla wbicia wysokiego breaka, który będzie skutkiem trafienia wszystkich bil znajdujących się na stole. No i będzie taka sytuacja, o której właśnie mówiłem. Czyli teraz no, wszystkim zadecyduje prawidłowe rozbicie Radka. No, ja bym tutaj jeszcze poczekał, bo tutaj jeszcze trzeba się wykazać skutecznym wyjściem z 14 na 15. Dobrze, nie kontrolujesz, Arku? Bym też za szybko nie celebrował niektórych rzeczy, tak, ale tak. Myślę, że... Też kapkę wewnętrznej rotacji bocznej musiał Mateusz nadać białej i to mogło delikatnie utrudnić strzał, ale wszystko wyszło prawie idealnie. Mamy 15 i podliczamy punkty. Czekamy na odpowiedź Radosława Babicy, który na pewno będzie walczył do końca. No, czyszczę, że wywróżyłem to. A więc Mateusz i jego najwierniejszy kibic Stasiu czekają na odpowiedź Radka Babicy. No, jeśli tutaj... Patrzmy. Ej, pada. Na nieszczęście Mateusza wpadły nawet dwie bile i jest fajne wyjście na jedynkę. No świetne rozbicie, jedynka przychodzi, a więc prawdopodobnie nie będzie białej do ręki. Poza ósemką co wpadło, Arku? Zaraz przeanalizujemy to tradycyjnie, jak to bywa. Piętnastka. Nie. Dwunastka. No cóż za interaktywny turniej, no bardzo mi się to podoba. Tak, możemy się poczuć jak podczas elekcji na Teamsie albo coś takiego. No, my już do szkoły, Arko, nie chodzimy. Chyba, że ty tutaj chodzisz na studia jeszcze. Mi się zdarza bywać. I bardzo dobrze. Czasem. Czytaj książki, ucz się, graj w bilarda, a osiągniesz sukces na pewno w życiu. No i gra z kija. Za punktów atak na 135. Czy będziemy mieli okazję zobaczyć pierwszego breaka maksymalnego w tym spotkaniu? Widzę tutaj, no, jak myślisz, jaki
co może sprawić największe problemy w tym układzie. Tak, na pewno liczymy na maksymalne podejście, ale tutaj kluczem będzie, aby po prostu pobić wynik 120 punktów wbity przez Mateusza. I no też na pewno będzie, nie będzie chciał ryzykować za wszelką cenę wbicia tego maksymalnego podejścia. A tak jak tutaj był podobny zamysł do właśnie snookera, to trochę jest analogia, te wysokie breaki, one napędzają jakby rywalizację. Zobaczymy, jak teraz no wyjście na czwórkę troszkę przeciągnięte, nowe sukno na stole i biała dotoczyła się niefortunnie nad czternastkę, która tworzy teraz tak zwanego chińskiego snookera. Popatrzmy środkiem łzy, właśnie o to chodziło. Efekt nie mógł być lepszy. Zobacz na to, Arku, że po prostu w statystykach widać, że łącznie 157 punktów Radosław wbił, Radosław Babica. Natomiast Mateusz Niegocki łącznie wbił aż 406 punktów. Zobacz, jaka kolosalna różnica. No tak, może to dlatego też, że Radek jeszcze nie zrobił czwartego podejścia, ale no... No, nie liczę oczywiście tego ostatniego podejścia, no to ale było trochę mniejsze, ale i tak jest widać tak, duża tak. Różnica. Te dwa podejścia trochę niefortunnie tam się bile ułożyły i też niższe wyniki punktowe, które dały no, zasłużone zwycięstwo w tych partiach Mateuszowi. Teraz jednak obaj zawodnicy czekają na werdykt czwartej partii, a właściwie jeden nadal stara się zrobić co jak jego moc, aby Arku, jak ten popracuje tutaj, był korzystny dla niego. Radek nad wyjściem na siódemkę, jak może tutaj. Tak, też no najważniejsze jest, jeśli ja miałbym tutaj grać, no to fajnie jakby biała zatrzymała się w tym miejscu, w którym teraz stoi. Pewnie to starał się zrobić Radek, może ciut za lekko, ale wydaje się, że nie jest dramatycznie. Teraz. Świetne zagranie na siódemce i pozostały już tylko połówki Radkowi Babicy, aby przypieczętować zwycięstwo w czwartym frame. No, jeśli Państwo nie wiedzą, ale pewnie się domyślają, że Radosław Babica jest jednym z ojców założycieli Formuły B1 czy 5. Teraz popatrzmy, bardzo dobre zagranie, przejście po dwóch bandach na jedenastkę. W tym momencie wizja zwycięstwa otwiera się w bardzo jasnych barwach. Na razie Radek ma 103 punkty. Myślę, że Radek już może celebrować wygraną tego frame'a. Nawet w przypadku pomyłki, może wziąć białą do ręki. No więc gratulacje, Radku. Piękne wyjście z opresji. Mamy tutaj analogiczną sytuację do meczu Konrada. Mamy frame'a decydującego.
Już za moment Radek go rozpocznie. No skupmy się na meczu, komu to mi tak, ale... No zapraszamy do rozbicia, Radku. Tak jest. A więc partia decydująca. Gramy do 3 wygranych frame'ów. Na razie obaj zawodnicy mają 2 oczka na swoim koncie. I liczymy, że finisz będzie podobny jak ten z poprzedniego półfinału, w którym serca nam stanęły pod koniec. Tak, Radku. Jest zacięta rywalizacja 2-2. Decydujący frame. No i niestety rozbicie puste. To może być przekleństwem ostatecznym, ale widzimy też, że trójka bardzo niewygodnie usadowiła się w gąszczu pomiędzy dziesiątką i jedenastką, ale cały czas wszystko w rękach Radka. Jeśli chodzi o to podejście, a potem będzie tylko oczekiwanie na odpowiedź Mateusza we frame'ie ostatnim. Zawodnik zdecydował się na grę z kija? Tak jest, nie wziął białej do ręki, a więc jest to duży plus. Cały czas do zrobienia 120 punktów. No jednak teraz zastanawiamy się, co z trójką. Westchnął Radek, bo wie, że trzeba będzie się wykazać, aby otworzyć tę bilę. No i no dużo nie brakło, aby gdzieś tam ta biała trąciła czerwoną bilę, jednak w tym momencie sytuacja nie do pozazdroszczenia. Kluczem uniknąć faulu. Tak naprawdę nie ma jak wyjść? Właściwie może od górnej bandy ewentualnie. Ajajaj, no było tutaj. Radku? Aj. Faul? Faul. Czyli mamy tutaj minus 15, no niestety, choć teraz ten układ zdał się bardziej otworzyć. Jest jeszcze szansa na skończenie całego układu. Prawdopodobnie tutaj biała do ręki, a więc 100 punktów na horyzoncie. W najlepszym wypadku. Czyli jednak zawodnik decyduje się na grę z ręki. Mhm. I tutaj mamy już pierwszy ruch dodatkowy. Będzie to zaraz. Z ręki czy z innej pole bazy? No z ręki. Z ręki. Będzie to zarazem już ostatnia nadzieja.
kąt tutaj właściwie go nie ma i Radek analizował, czy zostać białą na stopa, może podtoczyć trochę z górną relacją. Wybrał pierwszą opcję i cały czas układ jak najbardziej do... Na 100 punktów. Do skończenia. Prawdopodobnie teraz zbicie z dziewiątką jest marzeniem i to odpowiednie. Teraz chyba siódemka przychodzi. No raczej tak. Chociaż po reakcji Radka mogę wnioskować, że jednak niekoniecznie. Poczekajmy. Trzeba przyznać, że ten faul jest taką dotkliwą karą dosyć dla zawodnika, minus 15 punktów. Tak, tutaj bez wątpienia jest to sroga kara, ale cóż zrobić, takie, takie zasady. Takie są zasady. No, właściwie to Radek sam je trochę wymyślał. Decyzja na... Skok swojego kija, jednak faul niestety. Drugi faul. No wabank tutaj i w tym momencie obliczamy, na pewno nie będzie to wysoki wynik. Minus 14 punktów. No więc dla Mateusza teraz zadanie, aby... Nie zrobić błędów. Aby nie zrobić faulu. Minus 14? Tak. Tak. No niestety Radek musi teraz liczyć na cud, aby jeszcze ten mecz wygrać. Na pewno trochę, no nie, trzeba przyznać szczerze, że niefortunnie ułożył się ten układ w ostatniej partii. Na pewno miało to duże znaczenie. Mateusza do stołu. Tak, i Dawidzie, no. Teraz wszystko się rozstrzygnie. Rozbicie prawidłowe. A więc... Nawet jedna bila w buzie. Wpadła trójka, tak? Czyli mamy już teraz 18 w przypadku dwóch fauli nawet. No to jest minus 30. Myślę, że już powoli Mateusz, zanim jeszcze odchodzi od stołu, może już powoli otwierać szampana. A, jeszcze poczekajmy na oficjalne już potwierdzenie. Nie będziemy tutaj się znowu bawić matematyków. Potem zrobiliśmy to tak, aby komputer za nas obliczał. Tak, ponieważ no... Ludzki umysł jest czasem zawodny. Tak. Komputer nigdy. No niekoniecznie, ale w tym wypadku akurat powinien nie być zawodny. No trzeba przyznać, że pojedynek naprawdę godzien oklasków. Na pewno dużo się działo. To na... No wyszły właściwie wszystkie niuanse, jeśli chodzi o Formułę 1 czy 5. Tak, myślę, że kiedy zaczniemy już grę, teraz tylko jeszcze tak dla upewnienia, Mateuszu, nie brałeś białej do ręki przy pierwszym strzale. Tak jest, tutaj mamy potwierdzenie od zawodnika. No też te wszystkie niuanse, oczywiście kiedy już Państwo dostaną produkt gotowy, no to początkowo będzie można zadawać pytania. I no i się upewnić, jak to wygląda z tymi zasadami jeszcze, aby je doprecyzować. Można powiedzieć, że ten układ to już jest taka wisienka na torcie pracy, którą dziś wykonał Mateusz przy stole. No, no może taką wisienką będzie to, jak zrobi 135 punktów. Nie udało mu się jeszcze w tym spotkaniu zrobić 135 punktów. Tak, no i w pierwszym meczu też z Michałem Potyszem również, a więc czy będzie czwartym zawodnikiem w historii po Mieszku, Konradzie i Wojtku? No i też Radko. Radek też zrobił, czyli mamy piątym zawodnikiem. Teraz
Mateusz sięga po przedłużkę. Walczy o jak najwyższą średnią, bo wiemy, że w tym meczu okazał się lepszy o właśnie tego ostatniego frame'a. No ten ostatni frame, trzeba przyznać, spłatał Figla Radkowi. No rzadko można zobaczyć ujemny wynik, ale tu tutaj widzimy... Tutaj mamy faul. Faul, a więc zapiszmy minus 15, no jednak Mateusz ma to, ma ten plus, że dobre rozbicie było, no bo jeżeli Mateusz zrobiłby tutaj poniżej tych minus 14, to byłaby naprawdę sytuacja bez precedensu, ale już teraz jest to niemożliwe. Więc na pewno Mati zwyciężył. No, ale nie osiągnie 135 punktów. No to na pewno. Teraz gra wabank i jeszcze błąd, a więc podliczmy wynik. Tutaj już nie ma dziewiątki, jeszcze tylko się upewnimy. Nie, dziewiątka nie wpadła. Dziewiątka, dziesiątka, jedenastka, dwunastka. No tak, czyli wszystkie mamy zaznaczone. Zaznaczamy na panelu. 36 punktów. No, trzeba przyznać, że ten ostatni frame nie był zbyt wysoko punktowany. Tak, zbyt obfity w dobre breaki, ale najważniejsze dla Matego jest, że wygrał. Teraz jeszcze szybka rozmowa. Gratulacje, Mateuszu. Teraz jeszcze łączymy się szybko z Radkiem. Radku, mam nadzieję, że jeszcze jesteś z nami. No, niepocieszony. Niefortunnie się ułożyło w tej ostatniej partii, ale jakie wrażenia na temat tego meczu? Jest trzecie miejsce. Gratulacje za trzecie miejsce, Radku. No, wrażenia na pewno duże emocje. Nie? Już po tym wcześniejszym półfinale, jak oglądałem, myślałem, że ta gra jest bardzo łatwa. Aczkolwiek coś się okazało, że nie jest taka łatwa, więc myślę, że jeszcze będziemy świadkami wielu meczów, które są dramaturgią obarczone. Tak jest, no bardzo różnie się te układy układają. Raz właśnie się robi te 130, gdzieś tam się coś poskleja i nagle ten wynik jest dramatycznie obniżany przez to. No i no też... duże znaczenie ma właśnie kto ile zrobi w tym pierwszym podejściu. Nie? Jeżeli ktoś broniący podchodzi do stołu, no to już ma, tak powiem, karty rozdane i on decyduje, co się będzie działo. Po tym meczu mogę powiedzieć, że lepiej jest jednak wiedzieć, ile zawodnik zrobił podejściu i że tak powiem odpowiedzieć. A, czyli jednak to odpowiadanie. To być może od w finale zrobimy tak, że będziemy rzucać monetą i będzie mógł zawodnik sobie wybrać, czy chce jechać pierwszy, czy drugi. Tak, bo ta decyzja też jest dosyć istotna, prawda? Tak. Będzie właśnie lepiej w sumie nie odpowiadać, tylko tak naprawdę jechać jako pierwszy, więc to może być jak najbardziej tak jak warto rozbicie w zwykłym meczu, że zawodnik po prostu decyduje, czy jedzie pierwszy. Dobrze. To dziękujemy Tobie, Radku. Gratulacje za trzecie miejsce. I teraz przechodzimy do Mateusza, który szykuje się na wielki finał, a w nim zmierzy się ze swoim, myślę, że przyjacielem, Wojtkiem Szewczykiem, kolegą z drużyny. Tak, widać, Mateuszu, widać. I prosimy o krótki komentarz na temat spotkania i przyszłego finału. Gratulujemy przede wszystkim. No, dziękuję bardzo. Mecz na pewno taki trochę szarpany. No dobrze, no to dla Ciebie już czas na szykowanie się do finału i jeszcze raz gratulujemy. A już jutro o godzinie 20:00 wielki finał. Mateusz Śniegocki, Wojciech Szewczyk, godzina 20:00. Musicie to zobaczyć.